Witam serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję Wam ekran LCD do BeagleBone Blacka. Ekran jest firmy 4D Systems. Został dostarczony przez ematador.pl. Tak jak widać, BeagleBone Black jest wsuwany całkowicie na piny. Obok mamy wyjścia tych pinów, gdzie możemy podłączać jakiekolwiek inne urządzenia, moduły. Pokrótce przedstawię, co na przezie mamy. Mamy oczywiście nasz ekran LCD dotykowy, przycisk resetu, przycisk power, przyciski jest kierunkowe, czyli lewo, prawo, góra, dół oraz przycisk enter. Tutaj mamy dwie diody, jedna dioda zasilania, druga dioda jest informacyjna użytkownika. Ok, w tej chwili uruchomimy po raz pierwszy ekran z systemem. Diody zapalają nam się. Chwilę musimy poczekać. I startuje nasz system. Właśnie przed chwilą skalibrowaliśmy ekran. Trzeba to zrobić bardzo szybko na początku. Jeśli nie klikniemy, to nam przejdzie bezpośrednio do tego. Teraz sprawdzimy, czy kalibracja jest w miarę dobra. Jak widać, przyciski prawa, lewa działają. Tak, wchodzimy Enter. Tu widać, że wszystko fajnie działa. Dół, góra. Tak, jakbyśmy mieli normalną klawiaturę. Enter. Tak. I możemy sobie przechodzić do katalogu. Jak widać. Jak wygląda to pod kątem? No oczywiście z dołu szybko tracimy jakikolwiek widok. Z prawej strony jest ok. Uważam, że kąty prawa, lewa są bardzo dobre. Dobrze je są widoczne. Zaś od góry lekko też tracimy. Ale nie jest to tak jak od dołu. Nie jest to tablet, jest to typowo urządzenie do budowy dotykowych paneli za pomocą właśnie zestawu z BeagleBone Blackiem.